Za chwilę zostanie złożony meldunek o rozpoczęciu naszej uroczystości. Meldunek złoży dowódca uroczystości młodszy brygadier Jacek Kurczyński. Meldunek odbierze starszy brygadier Adam Konieczny, dolnośląski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Dzisiejsza akademia jest okazją do uhonorowania zasłużonych strażaków Państwowej Straży Pożarnej, druhów ochotniczych straży pożarnych i osób wspierających ochronę przeciwpożarową. Zostaną wręczone medale, awanse w stopniu służbowym, odznaczenia korporacyjne i wyróżnienia. Proszę o zabranie głosu gospodarzy dzisiejszego spotkania, starszego brygadiera Tomasza Szwalaka, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy oraz druhnę Alicję Synowską, prezesa zarządu oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Świdnicy. Dzisiejsza uroczystość ma dla nas wszystkich również charakter szczególny. Otóż w dniu jutrzejszym, to jest 26 maja 2016 roku, zawodowe pożarnictwo na ziemi świdnickiej obchodzi swoje 70-lecie powstania. Po ostatniej wymianie sprzętu w roku 2015, a widzimy tutaj nowoczesny pojazd średni ratowniczo-gaśniczy na podwozie Scania, czy lekki samochód ratownictwa wysokościowego na podwoziu Ford Ranger, pozyskane z różnych środków, przy współudziale również środków samorządowych gminy powiatu świdnickiego, możemy powiedzieć, że ani jeden pojazd, ani jedna jednostka sprzętowa w powiecie świdnickim nie pochodzi z ubiegłego wieku. Wszystko jest to sprzęt z XXI wieku. Sprzęt to nie wszystko. Potrzebna jest również załoga, która ten sprzęt profesjonalnie obsłuży. W powiecie świdnickim służbę zawodową pełni młoda, dobrze wykształcona załoga. Na dzisiaj służbę pełni 14 oficerów, 19 aspirantów i 64 podoficerów pożarnictwa. Kiedy tworzyliśmy wspólnie Państwową Straż Pożarną, w powiecie świdnickim było 3 oficerów i 6 aspirantów. Średnia wieku naszych funkcjonariuszy to 35 lat. Średni staż służby to 11 lat. Z całą odpowiedzialnością możemy powiedzieć, że to jest młoda, nowoczesna, dobrze wykształcona kadra. Silny powiat ratowniczo-gaśniczy to również jednostki ochrony przeciwpożarowej, nasi druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych. 44 jednostki funkcjonujące w powiecie świdnickim. Słowa podziękowania, ale również gratulacji kieruję do moich funkcjonariuszy oraz do druhów ochotników, którzy dzisiaj otrzymają awanse na wyższe stopnie służbowe, odznaczenia prezydenckie, resortowe i związkowe. Dziękuję Wam za Waszą profesjonalną, zawodową i społeczną służbę. Wasza obecność na naszym święcie, święcie strażaków, jest dowodem tego, że po prostu nam ufacie. Dodaje nam wiele sił i otuchy oraz wiarę i nadzieję w to, że nasza misja cały czas ma sens, że to, co robimy, jest dla Was ważne. Myślę, że tak szeroka obecność przedstawicieli samorządu terytorialnego naszego powiatu to jest dowód na wielkie zrozumienie potrzeb z zakresu systemu bezpieczeństwa, szeroko rozumianego bezpieczeństwa. I chcę w imieniu wszystkich ochotniczych straży pożarnych z naszego powiatu oraz Państwowej Straży Pożarnej podziękować Wam za to. Zawsze możemy liczyć na Wasz gest. Jeśli nie możecie dać dużo, to tyle, ile możecie. Ale ważne jest to, że nas rozumiecie i że zawsze wspieracie nas. Jeśli nie pieniędzmi, to chociaż dobrym słowem. Ono również jest ważne. Za chwilę będziemy świadkami ślubowania, które złożą strażacy przyjęci w szeregi Państwowej Straży Pożarnej. Proszę młodszego brygadiera Janusza Pączka o poprowadzenie ceremoniału ślubowania. Do ślubowania. Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowania obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego, i wszelkiego mienia, nawet z narażeniem życia.
wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnicy państwowej i służbowej, a także honoru, godności i dobrego imienia służby. Oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej. Oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej. Po ślubowaniu. Po